Czego można życzyć w dzień teatru, w którym wszystkie teatry są zamknięte? To pierwszy taki przypadek chyba w historii naszego kraju, nie tylko naszego, całej kultury europejskiej. Ja mimo wszystko chcę się podzielić z Państwem moim wielkim, największym marzeniem. Bardzo bym chciał, żebyśmy już wkrótce mogli znów zapełnić sceny, zapełnić widownie, żebyśmy my, pracownicy teatrów i Państwo, widzowie, mogli znów spotykać się w tak cudownym momencie i w tak wspaniałej chwili dla nas wszystkich, jaką jest żywy teatr. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru chciałabym życzyć Państwu i sobie, żebyśmy się jak najszybciej w naszym pięknym teatrze spotkali, bo bardzo za Państwem tęsknimy. Drodzy Państwo, dzień dobry. W tym ważnym dla nas dniu, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Teatru, życzę Państwu i sobie, abyśmy jak najszybciej znowu mogli się spotkać w teatrze, i aby kurtyna naszego teatru poszła w górę, wszystkich teatrów, teatrów na całym świecie. A na razie zdrowia, zdrowia, zdrowia. Do szybkiego, miłego zobaczenia. Dziękuję. Drodzy Państwo, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru chciałabym życzyć Wam, wszystkim pracownikom teatru i sobie, byśmy się jak najszybciej spotkali. Do zobaczenia. W tym tak ważnym dla nas dniu chciałbym życzyć wszystkim moim kolegom i koleżankom wszystkiego co najlepsze, ludziom teatru i całej naszej publiczności, przede wszystkim zdrowia, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Dbajcie o siebie, dbajcie o innych wokoło, a mam nadzieję, że już niedługo opanujemy całą tę sytuację i znów ponownie będziemy się mogli spokojnie spotkać w teatrze na fantastycznych przedstawieniach w całej Polsce. A do tej pory trzymajcie się, walczcie, bo mamy z czym walczyć i pamiętajcie, że my o Was nie zapominamy i staramy się Wam umilić ten czas, przynajmniej online, od czasu do czasu. Więc jeszcze raz do zobaczenia, mam nadzieję wkrótce, do szybkiego zobaczenia w teatrze.